Witajcie, dzisiaj chciałabym z Wami zrobić kotylion, który prezentuje się tak. Do jego wykonania będziemy potrzebowali blok techniczny. Najlepiej jest użyć technicznego z tego względu, że jest on bardziej trwalszy i wytrzymasz. Więc biała kartka i czerwona kartka. Jeżeli nie macie czerwonej kartki, spokojnie możecie zrobić na białej, a później sobie to kolorujecie. Będą nam potrzebne dwa kółka o wielkości 38 mm. 12 pasków białych. One mają długość 5 cm i szerokość na około 1 cm. 12 pasków o długości 7 cm i szerokość standardowo 1 cm. Jeden pasek o długości 8 cm i jeden pasek tak samo 8 cm. Oczywiście do tego ołówek, linijka, klej, taśma. Ewentualnie możecie też użyć agrafki, nożyczki i zaczynamy. Tak naprawdę zaczynamy od tego, aby sobie ułatwić sprawę. Składamy tą czerwoną kartkę na pół i zaznaczamy sobie, czerwone paski mają mieć długość 7 cm, więc najpierw sobie zaznaczmy 7 cm na kartce. Dzięki temu, że złożycie na pół, będziecie mogli to szybciej zrobić z tego względu, że wytniecie tylko 6 pasków. I teraz sobie zaznaczamy w odstępach centymetrowych kreski. Ostatni pasek ma mieć 8 cm, więc sobie zaznaczamy nieco dłuższy. Teraz łączymy wszystko. Możecie też użyć sobie gotowego wzoru, które są dostępne w internecie. Ja Wam pokażę, jak one wyglądają. To są wydrukowane na, to jest na białym papierze, to dla ułatwienia na czerwonym. Oczywiście też możecie wykonać na białym i pokolorować. I składa się dokładnie w ten sam sposób taki kotylion. Więc nie ma znaczenia, jaką wersję przyjmiecie. I zobaczcie, tutaj w ten sposób powstał nam taki jakby płotek. Wycinamy go. Ja będę starała się trzymać dość mocno ten papier, ponieważ tak jak widzieliście, złożyłam go na pół. I żeby nic mi się tutaj nie przesunęło, wycinamy. Jak widzicie, zostawiłam sobie ten jeden pasek, bo on tak naprawdę jest nam potrzebny. Tylko jeden, więc nie muszę wycinać dwóch. Teraz wytniemy sobie białe paski. One mają, tak jak Wam wspominałam, 5 cm. Długości, szerokość 1 cm. Oczywiście, jeżeli chcecie mieć większy kotylion, możecie sobie te długości i szerokości odpowiednio proporcjonalnie zwiększyć. Tutaj sobie odkładamy na bok. Potrzebujemy, tak jak wspomniałam, dwa kółka o średnicy około 38 mm. Ja tutaj sobie odrysuję za pomocą taśmy klejącej kółko, ale Wy możecie użyć cyrkla, ewentualnie każdej dowolnej
formę, która jest okrągła. Jak zauważyliście, ta kartka też jest złożona na pół, dzięki temu będę miała od razu dwa. W wycięciu wszystkich elementów zaczynamy od klejenia. Tutaj te paski, które mają 5 cm białe, końcówki smarujemy klejem i po prostu je zlepiamy w ten sposób. Tak postępujemy z wszystkimi paskami. Sklejamy po prostu końce. Przy bloku zwykłym jest to łatwiejsze, natomiast używając bloku technicznego, pamiętajcie, aby użyć mocniejszy klej, ponieważ te paski mogą się po prostu szybciej otwierać z powrotem. Jak widzicie, skleiłam się. Tak samo postępujemy z kartkami czerwonymi, a raczej paskami. W ten sam sposób jest sklejany. No i rozkleja się. Jak widzicie, kartki robią nam się kusa, a no właściwie nasze paski, a z powrotem się rozklejają. Chyba za słaby klej, albo po prostu potrzebuje więcej czasu, żeby złapać. Ale to nam nawet nie przeszkodzi w wykonaniu kotylionu. Gdy już to będziecie mieli gotowe, jeszcze raz zacznę. Gdy już będziecie mieli wszystkie paski sklejone, przechodzimy, wybieramy nasze jedno kółko i zaczynamy od wklejania białych pasków. Ważne jest, aby zacząć ten etap i naklejać na przemian. Już Wam to pokażę. Mniej więcej tak około niecałego centymetra od brzegu naklejamy i żeby to wszystko było równo, ważne, żeby teraz na dole w ten sam sposób zacząć naklejać na przemian. Mniej więcej staramy się to, jak widzicie, wszystko nam się rozkleja, zaraz to opanujemy. I teraz po przeciwnej stronie. I tak to wygląda. I teraz już wklejamy sobie pozostałe białe paski. Między nimi idą dwa białe, więc staracie się je rozłożyć tak, aby to było równo.
I gdy macie już to zrobione, przystępujemy do wklejania czerwonych. Czerwone wklejamy między tymi... O, przyklejam się do stołu. Czerwone wklejamy między tymi białymi w te luki. Jak tutaj widzicie, w ten sposób. Między luki. Zaraz się cała do tego przykleję. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób. Teraz bierzemy te dwa dłuższe paski, które mają 8 cm. Nakładamy je na siebie i tutaj od dołu staramy się wyciąć taki trójkąt. Żeby powstała nam taka jakby kokarda. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób i teraz przyklejamy to od spodu. Zaklejamy naszym, sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Zaklejamy naszym kółkiem od spodu. I teraz możecie użyć dwustronnej taśmy, aby je przytwierdzić. Ewentualnie możecie sobie wpiąć agrafkę. I tak wygląda oto przygotowany materiał.